Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy piękny dzionek. Wiele takich dzionków teraz myślę będzie. Zobaczcie, jest tak gorąco. Strasznie. Oczywiście szyba brudna, nic przez nią nie widać. Ale może tak, kawałek. Piękne niebo, zaczyna się robić lato w końcu tutaj. Też wyglądam taka zaspana. Fibromialgia mnie nie opuszcza. Teraz jeszcze mam 30 stopni w sypialni i po prostu mam dramat poranny. Nie mogę w ogóle wstać. Tak było też w zeszłym roku. Ta sypialnia jest tak mała po prostu, że nie da rady. Chcę wam coś pokazać. Coś dostałam dzisiaj. Zobaczcie, mój stary wentylator, który ten dziwny dźwięk wydawał podczas pracy, jak brudny on był, po prostu oni wymienili kuchenkę, dawno temu oczywiście, ale tu była ta moja kuchenka wymieniona, ale nie pomyśleli, że skoro była zabrudzona, to ktoś wcześniej gotował jakieś tłuste, straszne rzeczy i taki dźwięk się wydobywał, może już tego nie będę włączać, bo nie wiem co on tu zrobił, ale zobaczcie, tu mam nowy wentylatorek, normalnie super, super, super. Zobaczcie, jaki brudny filtr, przecież to jest katastrofa. Straszny, brudny, tłusty, niewymieniany, ja wiem, z ileś lat. To jest nienormalne, żeby taki brudny filtr był. Ale zobaczcie też, jak to wygląda z tej strony. O, tu jest cały, cały, bardzo, bardzo brudny ten wentylator. Tam już niestety nie dało się tego ogarnąć, bo to było pod szafką. Także ten wentylator ma z 15-20 lat, ja myślę. A tu jest nowy, ładnie wygląda, czyściutki, ale nie zmieścił się. Zabrakło dosłownie pół centymetra albo centymetra. Ciekawe, co oni teraz wymyślą. Zaraz zobaczymy, bo pan poszedł do piwnicy się naradzić. No zobaczymy, bo te ich montaże to są, wiecie, nieraz wam mówiłam, jakie. Nieraz mówiłam, jakie są te ich montaże, w sensie tak zrobią, na odwal się, aby było. I tak naprawdę później to, tak jak dla mnie, jest jakieś niefunkcjonalne, bo ja lubię wszystko mieć takie dopięte, dopasowane, takie wszystko ma pasować. A oni wychodzą z założenia, że jak się jest inwalidą, to to ma wisieć, bo ma być, bo taki jest standard. Ale przecież inwalida nie powinien gotować, w ogóle egzystować, bo już jest ostatniej kategorii i oni to robią tak, że jak później się coś chce powiedzieć, to przecież wszystko jest dobrze. Więc dla mnie takie właśnie naprawy to zawsze się wiążą z tym, że coś będzie nie tak i może lepiej zostać ze starym, nie reklamować tego, nie zgłaszać, żeby działało. Ja też się przyzwyczajam strasznie do rzeczy. Także później jak zmieniam, to nie mogę jakoś tak się... Wolę ten stary. A pan jak zobaczył, że nagrywam coś do YouTube'a, to stwierdził, po co to nagrywasz? A po co ci to potrzebne? Po co to w ogóle nagrywać? Pan w ogóle taki mało rozmowny jest. Dobra. Ja nagrywam, bo lubię i wiecie, że lubię, więc wam pokazałam, jak wygląda wentylatorek. Dzionek jest bardzo ładny. I w planach na dziś może przejdę się na jakiś spacerek, bo po prostu czuję, że muszę wyjść. Jutro samochodzik jedzie do naprawy. O 8 rano już muszę tam być. Nie wiem, jak wstanę. Ale zobaczcie, dzień jest przepiękny. Normalnie aż na rower mi się chce iść. Także z pół do 11 w tej chwili. Może pójdę, bo nie ma takiego lodowatego powietrza, że jak jedzie się, to tutaj marznie wszystko. Zobaczcie, w końcu jest nowy wentylator. Szczerze wolałam ten stary, bo to jest na stałe, to się nie zmienia. Ja się boję, że będę mieć parę wypadków tutaj w twarz. Zdjęli kafelki, żeby to zamontować, przyjdzie pan położyć nowe kafelki, żeby ładnie wyglądało. Usyfione wszystko jest. Tu już trochę zmiotłam. Zaraz wezmę odkurzacz i będę czyścić, bo to trzeba wyczyścić. Jak widzicie, jest po prostu jak na budowie. No ale wentylator działa. O, nawet światełko jest. O,
no to w ogóle szał ciał. O. Patrzmy, moc. Ta moc. Jak zwykle nic nie czuję, żeby tam wciągało. No i tak to wygląda. Dali nowy. To jest nowy. Trzeba się będzie przyzwyczaić. Cześć, ponownie idę z moją torbą na kółkach w mojej kurtce a la mucha, odwłok muchy do sklepu idę, ponieważ nie będę jechać. Jestem tak zamulona, mam taki stan, że chcę to nagrać. Chcę to nagrać, żeby powiedzieć, że po prostu choroba innej osoby potrafi odebrać chęć do życia drugiej osobie. I ja się właśnie na tym złapałam, że w domu siedziałam od chyba 3 dni, nigdzie nie poszłam, cały weekend. Dziś jest poniedziałek i ja już nie miałam siły wyjść, nie miałam ochoty wyjść. Wszystko mi odebrało chęć. I wiecie, z pozoru może to wygląda tak, że ja sobie idę i ja tu się uśmiecham, czemu nie? Ale w głębi to ja mam straszny smutek i żal i rozpacz i chyba to jest takie ukrycie tego wszystkiego. Zobaczcie, jak fajnie widać drzewa. I tak się właśnie zastanawiam, to jest chyba takie ukrycie, bo wyszłam teraz na dwór i tak jak idę, patrzę, ludzie idą, to widzę ich jak przez mgłę. Coś, co w ogóle jakby mnie nie dotyczyło, jakby życie toczyło się moje w tym strasznym smutku i drążeniu tematu, a innych ludzi życie jakby się zastanawiam, to oni też tak mają, im też tak ciężko jest. Myślę, chyba nie, oni mają zupełnie inne życie. Każdy ma gdzieś swój dramat, na pewno, tak logicznie na to patrząc, ale u mnie zaczyna się w tej chwili robić nieciekawie i odbiera mi chęć do wszystkiego. Zaczynam myśleć o rzeczach, o których nie powinnam myśleć i nie chcę tu o tym mówić. Nie chodzi o to, że się zabiję bez obaw. Jeszcze na łeb mi tak nie padło. Ale po prostu to odebranie energii, to siedzenie w domu powoduje, że myślę, co by zacząć robić, żeby się trochę, no trochę, żeby odejść od tematu. Co by tu sobie wziąć na lepsze samopoczucie. I wam powiem, że po prostu trzeba z tym walczyć. Trzeba z tym walczyć, żeby po prostu nie zrobić nic głupiego, bo to nie ma sensu. I trzeba mieć dużo silnej woli. Ci, co wiedzą, to wiedzą, o co chodzi. Ale z pozytywnych rzeczy to wam powiem, że no właśnie, nie wiem co. Tak to wygląda. Bo o negatywie to mogę się dzisiaj bardzo mocno skupić, ale nie będę się skupiać na negatywie. Powiem wam, że moja koleżanka właśnie zaraziła mnie dietą wegańską. Ja lubię mięsko, ale stwierdziłam, że po prostu poprawi mi to humor, jedzenie warzyw, gotowanie, przygotowywanie. I mam nadzieję, że to wpłynie pozytywnie na mój stan emocjonalny, ponieważ prawda jest taka, że nie mogę brać wszystkiego do siebie, bo na nic nie mam wpływu. I wy, co przechodziliście, to doskonale wiecie, o czym mówię. Jutro idziemy na rozmowę do szpitala, ponieważ będzie radioterapia tym razem. Okazało się, że chemia była niepotrzebnie zrobiona, gdyż wykryto, że jest mutacja DNA po prostu, która nie odpowiada na chemię. I ciągłe, codzienne słuchanie, bo niestety muszę to słuchać, że jest źle, niedobrze, ciężko, że nie wyszło już od samego rana, powoduje, że trzeba mieć naprawdę silną psychikę, żeby to dźwignąć. I ja stałam się obolała, jeżeli chodzi o właśnie taki temat i nic, kiedyś wam opowiem dalej. Wszystko jest takie, żeby nie dotykać za mocno, bo może zaboleć,
nie dotykać, żeby nie poruszyć, żeby się coś nie wylało, bo nie ma to na razie sensu. Ale żeby filmik był trochę pozytywniejszy, zapraszam Was do Instagrama Wenus Północy Islandia. Tu jest mój sklep Kronan, który jest pod moim domem. I idę po moje warzywka. Boże, samochodem nie jestem. Samochodem nie jestem, a idę przez parking. To się nazywa podróżowanie po Islandii. Wszyscy jeżdżą samochodami, ja też już od wielu lat i z przyzwyczajenia chciałam iść, jak samochód jedzie i jedzie. No, dobra. Zaraz wchodzimy do sklepu. Sklep Kronan. Zakupy zrobione, fajnie, cieszę się, warzywka zawsze dostarczają tego.